1 listopada parafia ewangelicko-augsburska w Istebnej zaprosiła na uroczystość 125-lecia ewangelickiego cmentarza w Istebnej na Brzyszkowym. Z tej okazji odbyło się nabożeństwo dziękczynno-wspomnieniowe w kościele ewangelickim w Istebnej. Złożono kwiaty na cmentarzu, odbyło się również mini-sympozjum poświęcone historii nekropolii w Istebnej wraz z przypomnieniem spoczywających na ewangelickim cmentarzu. Jubileusz 125-lecia cmentarza to przede wszystkim ocalenie od zapomnienia? Zdecydowanie tak. Myśleliśmy, by spojrzeć wstecz na tych 125 lat, ale właśnie pod kątem ludzi, których już pośród nas nie ma. I tak jak było mówione w sali, jesteśmy świadomi tego, że nie o każdym człowieku jesteśmy w stanie dzisiaj cokolwiek powiedzieć, bo na cmentarzu są tak zwane kopczyki, które kryją tych, którzy odeszli, już częściowo dla nas anonimowych, bo trzeba byłoby dokonać wielkiej kwerendy, jeździć też już po różnych archiwach, żeby się dowiedzieć, kto tam jest. Ale to nam nie mówi nic więcej na temat danego człowieka. Dlatego też ten dzisiejszy dzień był pomyślany jako udokumentowanie życia tych, o których jeszcze pamiętamy i żeby ocalić pamięć o nich dla następnych pokoleń. To nie za duży cmentarz. Może ksiądz by nam tutaj troszeczkę przybliżył właśnie historię, tak pokrótce, ja już wiem, że mówiliśmy o tym, ale jeszcze tutaj dla naszego nagrania. Cmentarz powstał w 1897 roku i też do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co legło u podstawy powołania tego cmentarza do istnienia. Są jakieś sygnały dotyczące tego, że były już problemy z miejscami grzebalnymi na tym wydzielonym cmentarzu katolickim, na którym znajdowała się część ewangelicka. Czy on był już tam zapełniony, czy były jakieś inne powody, nie wiemy. W każdym razie zbór na wiejski, który opiekował się parafianami w Istebnej, podjął decyzję o szukaniu lokalizacji miejsca, w którym mogliby w godnych warunkach spoczywać parafianie i dzięki też działalnościom ofiarodawczym parafian uzyskany został teren, który został poświęcony dokładnie 125 lat temu jako ta miejscowa nekropolia dla ewangelików. No wtedy strój wsi, no teraz dla Jaworzynki i Istebnej, bo Koniokow ma swój własny cmentarz. Sporo osób się zaangażowało tutaj w ten dzisiejszy jubileusz i wydanie tej publikacji. Czy ksiądz chciałby tutaj jeszcze komuś podziękować szczególnie? Przy szczególnych podziękowaniach zawsze jest problem, że kogoś się pominie, ale na pewno trzeba podziękować panu Jurkowi Kędzierowi, bo on wykonał niezliczone kilometry, jeżdżąc za różnymi informacjami, kwerendami, poszukując rozmówców, informacji na temat tych, którzy zmarli. Jurek dziękował też tym wszystkim współpracownikom, dzięki którym ta publikacja mogła też nabrać właściwego kształtu pod względem graficznym, składu i tak dalej. No a ja mogę dziś dziękować tym, którzy byli tutaj z nami i to zarówno od strony, że tak można powiedzieć, duszpasterskiej, za zwiastowane Boże Słowo księdzu radcy Schreithauerowi. Cieszymy się, że byli z nami nasi przyjaciele z partnerskiej parafii z Istebne na Słowacji. No i ci wszyscy, których też reklamy, także za waszym pośrednictwem, zachęciły do tego, by tutaj być. No i wam dziękuję za to, że chcieliście się tym naszym małym wydarzeniem też zainteresować. Jeżeli chodzi o autora, to w głównej mierze moje dzieło, że tak powiem, ale też tak jak już wspomniałem w moim wystąpieniu przedtem, że słowa wprowadzenia dokonał, napisał mój duszpasterz, ksiądz proboszcz Dariusz Madzia. Co pana w takim razie skłoniło do tego, żeby przygotować właśnie taką jubileuszową publikację? Co mnie skłoniło? Przede wszystkim pamięć o krewnych, aby ci, którzy spoczywają na tymże cmentarzu, zostali może przypomnieni oraz pamięć o nich nie uleciała. No właśnie, bo dzisiaj tutaj podczas tej prezentacji nie poznaliśmy wszystkich osób, które tutaj znajdują się w tej publikacji. To były wybrane biogramy. Tak?
Tak, w prezentacji były wybrane biogramy i podawane w skrócie równoważnikami zdania, z tym, że w książce są bardziej rozbudowane i zaprezentowane w moim wystąpieniu dzisiejszym, to nie wszystkie, które postaci osób spoczywających na tym cmentarzu. Był problem, żeby dotrzeć właśnie do rodzin tych ludzi, czy żeby zdobyć zdjęcia chociażby? Nie był duży problem, z tym, że zaznaczam, że pisanie tych notek przyjąłem taki styl słownikowy, żeby to miało, potocznie nazwiem, ręce i nogi. I to, co otrzymywałem, różne informacje czy biogramy, były często punktem odniesienia, a nie, chcę tu podkreślić, stricte powielanie, tylko przepracowanie na styl, który jest zamieszczony w książeczce. No i właśnie, gdzie tą książeczkę można otrzymać, można zakupić, jaki jest nakład w ogóle? Można zakupić dzisiaj, podczas tego spotkania tutaj w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wistemnej na Dzielcu, a także będzie, myślę, w parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wistemnej dostępna. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.